Wybraliśmy się do Wrbowa na Słowacji przez przejście graniczne w Nidzicy. Po drodze mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki. Trasa jest bardzo malownicza, zarówno ze strony polskiej, jak i słowackiej. Mogliśmy zachwycić się widokiem Pienin z trzema koronami i widokami niesamowitych Tatr. Przejeżdżaliśmy przez urokliwe miasteczka i wioski. Podziwialiśmy piękno przyrody. Łąki, pola, lasy, kręte dróżki, niebezpieczne zakręty, przydrożne kapliczki, kościółki, malownicze chatki. Na koniec dotarliśmy na parking przed źródłami termalnymi. Zapraszamy do źródeł tryskających z ziemi. Niesamowita woda pomagająca na różne dolegliwości. Kojąca system nerwowy, odprężająca, pobudzająca krążenie, dająca radość, lekkość i poprawiająca humor. W trakcie oglądania filmu będzie nam towarzyszyć nagranie kapeli ze Starego Sącza. Głosy tych młodych ludzi działają bowiem energetycznie i kojąco i wprawiają w dobry humor. Pozdrowienia dla wspaniałej kapeli ze Starego Sącza. Termy Wrbów. Najzdrowsze źródła w Europie. Wybierz się i ciesz się życiem. Chcesz podreperować swoje zdrowie? To wybierz się do Wrbowa na Słowacji. Jest tam niezwykłe kąpielisko termalne. Wody lecznicze w tym miejscu należą do jednych z najlepszych w Europie. Leczą schorzenia skórne, kostno-stawowe, sercowo-naczyniowe. Są świetne dla osób z astmą i alergiami. Wspomagają leczenie górnych dróg oddechowych. Wielkim atutem kąpieliska jest jego położenie, niecałe 100 km od granicy Polski. Kąpielisko jest położone blisko Tatr. Podczas kąpieli możemy podziwiać tatrzańskie szczyty. Jest czynne przez cały rok i ma dwie strefy. Letnią i zimową. Jest też możliwość pływania nocnego od 17 do 21 za 3 euro. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które wędrują po słowackim raju bądź po Tatrach, a wieczorem chcą się odprężyć i zrelaksować. Są tu baseny z wodą siarkową o temperaturze 38 stopni Celsjusza i dwa baseny pływackie o temperaturze około 28 stopni. Jest zjeżdżalnia, basen dla dzieci i dwa małe baseniki dla najmłodszych pociech. Teren jest bezpieczny i dobrze wyposażony. Zegarki na rękę służą do zamykania szafek, jak również i sejfów. Opłata za nie jest w cenie biletu. Ceny biletów się zmieniają, więc warto sprawdzić na stronie kąpieliska. W 2023 roku bilet całodzienny na dwie strefy to koszt 20 euro, dla seniorów 18 euro, ale są też bilety rodzinne. Gastronomia na terenie obiektu jest dobrze rozwinięta. Jest tu restauracja Koliba, w której sympatyczni młodzi ludzie serwują pyszne dania przygotowane przez kucharza. Można się też napić dobrego słowackiego piwa. Dla kierowców jest piwo bezalkoholowe, też smaczne. Pokoje wieczorowe w tej restauracji nie obowiązują, więc bez skrępowania można zjeść w mokrym kostiumie w przerwie między wodnym relaksem.
jest też druga restauracja u Wlatka. Serwuje podobne dania i napoje. Wszystko smaczne i świeże. Dla amatorów słodkości są różne frykasy, typowe dla kuchni słowackiej. Można też w kilku miejscach zjeść lody, napić się kawy. A jak ktoś zapomni stroju kąpielowego czy kapelusza, to może dokupić na miejscu. Ceny posiłków przez euro niestety nie są niskie, ale zawsze możecie ze sobą zabrać kanapki i własne przekąski. Będzie taniej. Z tego kąpieliska korzystają ludzie zdrowi dla poprawy kondycji i ludzie naprawdę schorowani. Nie wstydźcie się, że może nie macie idealnej figury, bo tu każdy wybiera się po to, żeby podreperować zdrowie i wszyscy są mile widziani. Słowacy są mili i uczynni. Bardzo chętnie nas goszczą i możemy się z nimi dogadywać bez problemu, bo to przecież Słowianie, nasze bratnie dusze. Korzystajcie ze zdrowych wód i relaksu w tak wspaniałym miejscu. Dla tych, którzy chcieliby przyjechać na dłużej, miejscowi oferują noclegi w pobliżu kąpieliska. Wybierzcie się i odpocznijcie od stresów i problemów codziennego życia. Warto. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.